Witajcie, Wojtek z kanału Rock Day. 5 cech potrzebnych gitarzyście. No 5 cech, no właśnie. Takie to 5 cech potrzebnych gitarzyście. Dobra, pierwsza, motywacja. Bez tej cechy to właściwie nikt chyba by nawet nie sięgnął po gitarę, bas, perkusję czy cokolwiek innego, bez, chyba że został zmuszony. Bez motywacji właściwie no nic nie mamy. Jeżeli my nie mamy impulsu, który powoduje, że my chcemy coś robić, to nigdy nic nie zrobimy. Będziemy siedzieć przez cały dzień przed telewizorem, będziemy patrzeć w telefon, no nie? Więc pamiętajcie, jeżeli masz jakieś takie odczucie, że tak, no nie bardzo mi się to chce, a może jednak, nie, dobra, dzisiaj nie pogram. Nie, spróbuj walczyć z tym, żeby po prostu zmotywować się. Zawsze, ja mi się wydaje, że nawet jak ja miałem takie jakieś odczucia, że a nie chce mi się, ale nawet jak to przezwyciężyłem i pograłem, to samo to, że pograłem, coś zacząłem ćwiczyć, grać, to powodowało w mojej głowie jakiś taki odruch, może u ciebie też się sprawdzi, jakiś taki odruch, który po prostu, o kurde, chyba chodziło o te endorfiny, prawda, że hormon szczęścia, że po prostu coś, umysł jest stymulowany przez dźwięk, przez tutaj granie, prawda, chyba że sobie... No takie to nie wiem, czy by coś zmotywowało, nie? Tylko na przykład jakieś... Może to powoduje jakieś to wydzielanie endorfin i po prostu ta motywacja jakoś to się zwiększa później na drugi dzień. Chce nam się bardziej zagrać, nie? Albo na przykład jakiś gramy utwór jakiejś znanej kapeli. O! I tutaj nas to nakręca. Pamiętajcie o motywacji, to jest bardzo ważna rzecz. Drugie, świadomość braków i świadomość tego, co się już umie, czyli umiejętności. To jest bardzo ważne. O co mi tutaj chodzi? Znaczy to chyba każdy wie, ale nie wiem. I tak powiem. Świadomość braków. Po prostu musimy wiedzieć, jaka jest pula, jakaś powiedzmy, załóżmy, jest całościowa pula wszystkich jakby różnych... tu bardziej właśnie chodzi o pula teorii. Pula do nauczenia się. Znamy całą mniej więcej, powiedzmy mniej więcej pulę tych rzeczy, które możemy się nauczyć i musimy mieć świadomość czego nie umiemy. Nawet w takich mikro zagadnieniach, to nawet chociażby sam fakt, gramy na przykład skalę pentatoniczną i powiedzmy nie znamy za bardzo, nie wiemy co tutaj, prawda, tutaj te palce coś tam na mnie wychodzą. To jakieś te i o, ale mam świadomość teraz, dobra, biorę teraz na warsztat w tym codziennym takim harmonogramie ćwiczeń, biorę na warsztat to, że mi coś tutaj nie wychodziło z tymi palcami, ćwiczę dopóki mi wychodzi. Druga pozycja, ćwiczę tą drugą pozycję, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czyli musimy mieć świadomość tego, co nam nie wychodzi. Świadomość tych braków, prawda, że aha, dobra, to nie idzie, to ćwiczę następnym razem. Ale świadomość umiejętności to też jest bardzo ważne, że na przykład, aha, dobra, to już ma obcykane, na przykład umiejętność, prawda, znalezienia dźwięku na gryfie, czy umiejętność, skala chromatyczna, czyli wszystkie dźwięki na gryfie, mam obcykane, git, zarąbiście, to sobie tylko, powiedzmy, szybko powtórzę i robię następną rzecz. Albo na przykład teraz umiejętności, dobra, wiemy, że tam jeszcze z tej puli, aha, tutaj mamy te jeszcze jakieś tam, na przykład skale są jakieś takie dziwne, egipskie. Dobra, wiem, że coś takiego jest. To weźmiemy to na warsztat, weźmiemy to, najpierw poprawię to, co nie umiem i później w następnej kolejności weźmiemy to na warsztat. Czyli widzisz, to jest coś takiego, co... taka ogólna świadomość tego, co umiemy, co jeszcze możemy zrobić. I to trzeba mieć cały czas przed oczami. Następne trzy, no dobra. Samodyscyplina, czyli to teraz łączymy to w całość. Wiemy, aha, dobra, tutaj mamy tę motywację, świadomość, motywacja, z tym walczymy, nie? Bo to, a nie chce mi się, ale to teraz samodyscyplina, czyli to wiemy, dobra, codziennie po pół godziny, codziennie po godzinie. Ja na przykład tak sobie kiedyś prowadziłem, tak z ciekawości trochę, codziennie,
Nie codziennie. Starałem się grać codziennie, ale za każdym graniem zapisywałem sobie w kalendarzu, ile grałem w dany dzień, ile grałem w danym tygodniu, sumowałem później wszystkie godziny z tygodnia, z miesiąca i później miałem taki przegląd chyba 2 lat. Nawet nie pamiętam dokładnie, ale rozumiesz, o co chodzi. Samodyscyplina, postanawiamy sobie, codziennie gramy, na przykład ułatwiło, bo to nam na zegarku na przykład codziennie godzina 19, pół godziny grania, minimum. Może być więcej, ale powiedzmy pół godziny grania i koniec. I no i właściwie można powiedzieć, no tyle i teraz śmigajcie, nie? Ale to wszystko to jest bardzo trudne, bo są różne rzeczy, chociażby sam fakt, że jak ja będę się motywował, samą dyscyplinę, jak ja przecież w ogóle nie umiem grać, no nie? I później tak się a później trzeba sobie tak szczelić się po pysku i dobra, nie, dzisiaj 19 gramy, choćby skały srały, to ja dzisiaj ćwiczę, bo właśnie na tym polega samodyscyplina, że wiemy te wszystkie cechy, co wcześniej mówiłem, świadomość i umiejętności i braków, motywacja i ten piąty punkt, teraz jeszcze powiem, to wszystko się składa na to, że mamy tą świadomość, co mamy robić, czego mamy nie robić i mamy to robić w konkretnych odstępach czasu. Bo na przykład jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, kiedy ja będę dobrze grać? No ja mówię, no ale jaki masz plan? Bo co to za pytanie, kiedy będę dobrze grać? Czy na przykład będziesz grać raz w miesiącu? No to jeżeli raz w miesiącu będziesz dobrze grać, to właściwie prawdopodobnie nigdy nie będziesz grać zarąbiście, bo te okresy miesiąc powodują, że ten odległość miesiąca powoduje, że właściwie to niewiele. To, że coś sobie poćwiczysz teraz, to za miesiąc ta umiejętność zniknie, prawda? Więc to wszystko jest w czwartym punkcie, czyli w celach. To właśnie to jest czwarty punkt, czyli cele, jakie sobie mamy postawić. Czy na przykład my gramy o tak, żeby coś tam popykać, coś tam jakąś pentatoniczkę, coś tam powłączać sobie jakiś backing track i sobie grać. Czy my jakieś długoterminowe cele sobie wyznaczamy. Musimy sobie umieć wyznaczyć te cele, no nie? Te wszystkie poprzednie punkty tu na to też się do tego jakby tak zaczynają nawoływać, no nie? Ustawmy sobie jakieś cele, które spowodują, że my wiemy, do czego dążymy, a nie, że pływamy sobie łódka na oceanie, w ogóle nie wiem, w którą stronę płynę, nie mam pojęcia, aż w końcu się dołujemy i sprzedajemy gitarę i kupujemy sobie coś innego, no nie? Piąty punkt. Wizja umiejętności i celów. Wizja umiejętności i celów. Pod kątem bardziej też zespołu. Nie wiem, tutaj się może troszkę pokrywać z tymi wcześniejszymi celami, ale tutaj dlatego napisałem to osobno, bo też chodzi o to, że właściwie trzeba się też zastanowić. Tak, na początku może nie za bardzo zastanowić się nad tym, co ja chcę w życiu robić z tą gitarą. Czy ja tylko chcę sobie poplumkać, czy ja chcę grać w zespole jakimś, czy ja nie wiem, chcę coś dla siebie robić, wrzucać to do internetu, czy ja po prostu będę szukał zespołu, muszę grać w jakiejś kapeli. Większość osób po prostu bierze gitarę po to, żeby grać w kapeli. No, chociażby nieraz jacyś basiści mówili, o ja wziąłem, graliśmy coś tam w zespole, coś tam nie było basisty, to ja wziąłem bas i sobie gram, no nie? Czyli po prostu, no bo brakowało, bo chciał grać, czyli jakby to założenie było, no chce grać w zespole, nie ma basu, no to biorę bas, bo chce grać. I tu jest też bardzo ważne, żeby mieć tą wizję też umiejętności tego, co chcemy osiągnąć ogólnie w naszej technice grania. Co my chcemy, czy na przykład my chcemy nauczyć się skali, czy my chcemy na przykład nauczyć się komponować fajne melodie, czy my chcemy nauczyć się tworzyć riffy, czy my chcemy całe kompozycje tworzyć, które są połączone z różnych skali, czy na przykład my chcemy tylko akordy grać, czy może tylko jakieś... tylko parę akordów i do ogniska chcemy grać. To też jest, myślę, że bardzo ważne, żeby sobie, im szybciej sobie postawimy te pytania i postanowimy odpowiedzieć na nie, chociażby na to właśnie w tym piątym punkcie, czyli te umiejętności i cele, żeby sobie postawić pytanie, co ja właściwie chcę osiągnąć w graniu na gitarze. Czy po prostu tylko to ma być hobby, takie, żeby albo może się nudzę, albo nie wiem, na starość. Ja na przykład mam taką, nie tyle nadzieję, ale ja sobie tak myślę, że na starość, przynajmniej będę na tej gitarze umiał grać, to sobie będę już dziadek kiwał się,
już prawda na wózku, na tym fotelu, ale będę sobie tam jakiś ten... I sobie dziać, bo będzie się bujał, nie? No, to też zawsze jest jakaś, prawda, jakaś wizja, jakiś sobie... zobrazowanie tego, co chcemy osiągnąć. Myślę, że to wszystko jest jasne. Pierwszy punkt, motywacja. Drugi, świadomość braków i umiejętności. Trzecie, samodyscyplina. Czwarte, cele. No i piąte, wizja. Wizja naszych umiejętności, wizja naszego w ogóle, naszych celów gitarowych i tego, kim chcemy być jako gitarzyści. Na przykład niektórzy są tacy, którzy mówią, ja tylko rytmiczny, ja nic więcej. Ja słowo nie. No i to też jest jakiś cel, prawda? Ja chcę gitarzystą rytmicznym i koniec. Tak, dobra. Dzięki za uwagę. Papatki.